Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym naszym spotkaniu tutaj na kanale. Bardzo Wam dziękuję tutaj za obecność, bardzo Wam dziękuję za to właśnie, że jesteście. Chciałbym, abyśmy na początku tego spotkania tradycyjnie wysłali miłość świat, więc bardzo Was proszę, żebyśmy teraz wspólnie wszyscy wpisali słowo miłość w komentarzu. Bardzo Was proszę, wpiszcie, kochani, słowo miłość w komentarzu właśnie w tym momencie i poczujcie, jak ta miłość wypływa od Was do tych wszystkich innych osób, osób potrzebujących, osób, które cierpią, które mają bardzo duże problemy w życiu, jak również do tych osób, które szukają tej właściwej ścieżki życia i oby te osoby dostały to światło Boże i mogły odnaleźć tą właściwą ścieżkę życia. Więc bardzo proszę, kochani, wpiszcie w komentarzach słowo miłość. Niech każda osoba dołączy się do tego wielkiego dzieła, bo naprawdę jest to ogromnie, ogromnie, kochani, ważne w tych obecnych czasach. Chciałbym oczywiście dzisiaj nawiązać też do paru kwestii, do paru pytań odnośnie tego, jak będzie wyglądał ten czas przyszły. Mianowicie pojawiły się też pytania, były też tutaj komentarze związane z antychrystem, z tym czasem działania antychrysta, ze znakiem bestii, czyli też no, w szczególności tym chipem, który zostanie wprowadzony, który to będzie albo po prostu w jakiś sposób nanoszony na ciało, bądź też będzie po prostu w jakiś sposób umieszczany pod skórą. Ja tego dokładnie nie wiem. Wiemy tylko mniej więcej, jakie zajdą po prostu okoliczności, jakie będą się działy rzeczy. I naprawdę, naprawdę jest to po prostu aż niewiarygodne to, co znowu się będzie działo, ale jeżeli byście komuś powiedzieli 10 lat wstecz, że ludzie będą chodzili po prostu z zasłoniętą twarzą, że będą takie ograniczenia, że takie rzeczy zostaną wprowadzone, no to każdy by pomyślał, że jesteście po prostu, no, że coś z wami nie tak, a po prostu, że fantazjujecie i tak dalej. Więc no, to wszystko niestety będzie sukcesywnie tutaj wprowadzane przez ten rząd ciemności, aż w końcu nastąpi to apogeum i całkowicie zostanie oddzielony ten świat, dobry świat od złego świata, to znaczy chodzi o ludzi, którzy tworzą ten świat i na nowej erze tylko zostaną te właściwe osoby, osoby wybrane. Więc kochani, co do tych wybranych osób, to oczywiście mi chodzi o osoby, które będą dobrymi ludźmi, będą po prostu kierowali się miłością, będą pomagali innym. I to jest bardzo istotne właśnie w obecnych czasach, a to wszystko, co się dzieje na świecie w większości, to naprawdę jest to po prostu, jak to powiedzieć, no, jest jeden wielki grzech po prostu na świecie i to, co się dzieje, to musi zostać przerwane. Ziemia się oczyszcza już teraz przez różne kataklizmy i będzie to wszystko po prostu zmierzać cały czas w tym kierunku, aby ta ziemia całkowicie się oczyściła z tych złych energii, jak również właśnie z tych ludzi, którzy szkodzą jej bardzo, planecie i również innym tutaj mieszkańcom, innym istotom, które zamieszkują naszą planetę. I tutaj mówię oczywiście o zwierzętach, o naturze i tak dalej. Kochani, tutaj chciałbym się odnieść. Było też sporo kwestii tutaj, sporo kwestii odnośnie tych starszych odcinków. Starszych odcinków, to znaczy odcinków nie takich aż, że tak powiem, starych, odległych w czasie, ale odcinków sprzed zeszłego tygodnia, w których to mówiłem o tym prawie Bożym i zachęcam tutaj do odwiedzenia grupy na Facebooku Łukasz Andryszczak, ta grupa się nazywa Łukasz Andryszczak. Przesłanie dla świata, Message to the World. Link do grupy znajdziecie na tym filmie w opisie dokładnie. I ja między innymi wczoraj umieściłem kolejną zmianę
aktualizację, dołożyłem kolejny punkt, do tego jest tam już 40 punktów w tej liście praw Bożych, które zostaną wprowadzone, które praw, które zmienią świat, zmienią Polskę. I to nie będą, bo kochani, żebyście mieli świadomość, to nie będą prawa, to nie będą jakieś ustawy takie, jak są teraz wprowadzane przez rząd, przez rządy, jakie są programy wyborcze i tak dalej. Jest to wszystko zupełnie inne, więc gorąco, gorąco zachęcam do zapoznania się. Tutaj były pytania o kataklizmy. Jakie to będą kataklizmy, jeżeli chodzi o ogólnie o świat, o Polskę, o to, co się będzie działo za granicą. Kataklizmy to na pewno wielkie wichury, wielkie tornada, do tego powodzie, trzęsienia ziemi, do tego, tak mówiłem, huragany, tsunami, różne takie zjawiska, wybuchy wulkanów. No będzie tego na pewno dużo i będzie to bardzo po prostu działać na ludzkość, działać w takim kierunku, aby oczyścić planetę i no niestety wiele osób po prostu stąd odejdzie. Ale też zostało podane w pewnych pismach apokaliptycznych to, że spadnie ogień z nieba. I ja co do tego ognia z nieba nie chcę się tutaj wypowiadać. Wiem tylko tyle, że to może mieć też z tym związek, ponieważ mam taką pewną wiedzę, aczkolwiek nie chcę tego tematu zbytnio tutaj rozszerzać. Miałem też taką wizję kiedyś. Bardzo ciekawą i to była jedna z takich ciekawszych, znaczy wizji takich dla mnie w takim stopniu, że widziałem jakby upadek gwiazd z nieba, dosłownie, takich meteorytów małych świecących. I to też jest powiązane właśnie z pewnymi informacjami zawartymi w proroctwach, ale nie chcę o tym mówić, ponieważ ciężko mi rozwinąć ten temat bardziej tutaj. Było podawane, że spadnie ogień z nieba. Tutaj też się nie będę do tego tutaj odnosił. Aczkolwiek jeżeli chodzi o te kataklizmy, no to one już następują. Są naprawdę ogromne powodzie, ogromne też trzęsienia ziemi, a również te kataklizmy, co niewiele osób wie, spowodują takie zmiany na po prostu na świecie, że mapy będą musiały być pisane od nowa będą musiały być tworzone po prostu te granice kontynentów i tak dalej, bo to ulegnie zmianie i to bardzo dużej, jak również ujawnią się nowe lądy. Ujawnią się nowe lądy na morzach, oceanach. To nie jest powiedziane, że ma się z powrotem wyłonić oczywiście Atlantyda lub Lemuria, kontynent Mu, ale prawdopodobnie po prostu zajdą takie zmiany, że te po prostu jakieś części po prostu terenów tych płyt tektonicznych po prostu pod oceanami, pod morzami, one tak się po prostu wypiętrzą, że stworzą nowe lądy i to będzie też na pewno niezwykłe wydarzenie. Tutaj pojawiały się pytania odnośnie święcenia świeczek. Też mówiłem o tych świeczkach, żeby to jest takie minimum na po prostu na tę wojnę, na te trzy dni ciemności, kataklizmy. Aczkolwiek chciałbym i chyba przygotuję taki odcinek, bo też chcę, żebyście mieli świadomość na przykład o jednej takiej rzeczy, której no, bardzo chyba mało kto będzie mówił, mianowicie tym zjawisku, jakim jest trzęsienie ziemi i żeby też mieć w domach zabezpieczone, jeżeli macie jakieś cenne dla Was rzeczy ważne dla Was w domu, czy też na przykład w spiżarniach, gdzie tam macie jakieś tam półki, to warto sobie, ja już to częściowo sobie u siebie zrobiłem, na przykład w piwnicy, i jeżeli robiłem nowe regały, to zrobiłem sobie takie tylko przekładki z przodu, tam gdzie są jakieś szklane rzeczy, że jeżeli siebie po prostu ziemia się będzie trzęsła, to żeby po prostu się to nie wywróciło wszystko i nie potłukło i tak dalej. Jeżeli chodzi o meble, o jakieś rzeczy takie bardziej, to warto troszkę to przearanżować, tylko że ja też nie jestem w stanie Wam powiedzieć, kiedy będzie jakieś trzęsienie ziemi, bo też trzęsienia ziemi będą ogromne na całej planecie,
tylko też nie jestem w stanie powiedzieć, jakie one będą w Polsce, więc wybaczcie, ale chcę, żebyście mieli na uwadze, że takie coś może nastąpić i żeby to też ująć w takich przygotowaniach. Jeżeli chodzi o święcenie świeczek, no to myślę, że to nie jest konieczne, aczkolwiek nie zaszkodzi na pewno poświęcić. Jeżeli byście chcieli, to na pewno zwiększy to działanie takie duchowe takiej świeczki, czy też innego przedmiotu, jeżeli on zostanie poświęcony, bo to działa. To działa i to zawsze działa po prostu. Więc warto. Nie jest to konieczne, ale warto. Powiem Wam tylko tyle, że ja kupiłem jakiś czas temu, nie wiem czy tutaj mam, akurat tutaj obok mnie leży jeden, jest obrazek, ale mam wywieszone w domu, nawet w garażu mam poświęcone obrazki i to są obrazki świętego Michała Archanioła. Byłem u pewnego kapłana, który poświęcił i to była bardzo ciekawa historia, ponieważ ja byłem u kapłana, który mieszka dosyć daleko ode mnie, można tak powiedzieć. No, mieszka też ta moja rodzina w tych okolicach. Powiem tylko tyle. I to jest tam parę dziesięć kilometrów ode mnie. Ja tam rzadko bywam w tych okolicach. I uwierzcie w to, to jest taki po prostu epizod, taki, to jest szczegół, to jest może nic nieznaczące akurat dla Was. Dla mnie to było ciekawe, ponieważ byłem u tego księdza raz. Byłem w tym jego biurze takim parafialnym. On powiedział, że potem przyjechać na mszę wieczorną. Byłem o 18 na mszy. I żeby potem... Aha! Byłem w południe najpierw i zostawiłem mu te obrazki w takiej reklamówce. Tam było kilka tych obrazków. Te obrazki anioła, Archanioła Michała oczywiście też dałem innym osobom. One są umieszczone akurat w domu. Nawet w garażu mam je po prostu powieszone. I byłem u tego kapłana, zostawiłem obrazek. Zostawiłem ten obrazek i on mówił, żeby po prostu przyjechać na mszę i po mszy przyjść i po prostu odebrać. Byłem na mszy o 18, pojechałem tam jeszcze raz i po mszy odebrałem. Ksiądz mi przekazał, pytałem się, czy coś trzeba za to zapłacić, jakąś ofiarę i tak dalej. Nic absolutnie nie chciał. I pamiętam takie słowa z tego dnia od tego kapłana, że bezpiecznej drogi czy bezpiecznej podróży do domu. I ja to odczułem od razu, że on dosłownie wiedział, że ja przyjechałem z daleka samochodem. No to od razu było dla mnie wiadome i wręcz takie minimalne, takie troszkę zaskoczenie było wręcz. No i pojechałem do domu i po prostu sobie to przemyślałem, że wielu kapłanów i myślę o takich kapłanach, którzy są blisko Boga, którzy są bardzo też lojalni Bogu, którzy są bardzo wierzący, którzy w 100% posługują w ten właściwy sposób, którzy są przede wszystkim blisko Boga, to oni mają takie charyzmaty i mają takie dary. I jestem przekonany o tym, że jak ja pojechałem do tego kapłana, do tego księdza, to on wiedział po prostu, że ja nie jestem jakby mieszkańcem tej miejscowości, ani gdzieś blisko nie mieszkam, tylko on po prostu taki miał jakby dar jasnowidzenia, że widział, że ja z daleka przyjechałem samochodem. Niekoniecznie on musiał widzieć, skąd ja przyjechałem, z jak daleka, ale ja to w jego słowach od razu wyczułem. To od razu było dla mnie jasne i po prostu mówię, kapłani mają takie dary, są to dary, to są od Boga charyzmaty. To jest bardzo ciekawe i bardzo takie też fajne, powiem tak, fajne i to takie bardzo było miłe, jak ja to słyszałem te słowa od tego po prostu księdza. Więc jeżeli macie obrazki, jeżeli byście chcieli, żeby polecam ochronić wasz dom i tak dalej, to polecam obrazki na przykład świętego Michała Archanioła, bądź też Maryi, Jezusa też mogą być. Warto je poświęcić i powiesić w różnych po prostu miejscach w domu, przy wejściu gdzieś i tak dalej. Nawet możecie w budynku gdzieś gospodarczym, przy wejściu ładnie, w takim ładnym, honorowym oczywiście miejscu. Ja nawet mam przy wejściu, na wejściu do garażu powieszony. Bardzo, bardzo sobie to też chwalę, że tak powiem. Kolejne pytanie, kiedy oświecenie sumy? Nie jestem w stanie powiedzieć, nie będę się wypowiadał w tym kierunku. Takie pytanie było. Nie czytam akurat tutaj całych
tych zapytań od Was. Jeżeli chodzi o chipy, osoby, czy będą się zgadzały, wczoraj akurat dostałem taką wiadomość. Wczoraj dostałem taką wiadomość od pewnej osoby, która się zakeczupowała, że tak powiem. Powiedziała mi nawet sama ta osoba, że wolałaby po prostu umrzeć, niż wziąć tego chipa. I musicie wiedzieć jedną rzecz. Tylko nie wiem, czy to jest sens mówić o tym w tym odcinku. Być może przygotuję cały odcinek o tym, jeszcze więcej powiem, ale kwestia jest taka, że te osoby, które przy... Jeszcze wróć z powrotem. Inaczej. W dwóch trzeciej ilości tego specyfiku była zawarta ta właściwa rzecz, która miała zmieniać człowieka. Powiem tylko tyle. Musicie zrozumieć i być wyrozumiali w tej kwestii, bo ja mówię teraz tak troszkę ogólnie, bo nie mogę o szczegółach mówić. W dwóch trzecich było to zawarte. I były osoby, które przyjęły jeden ketchup, które przyjęły dwa ketchupy, pięć ketchupów, no nie wiem, nieważne. I tak naprawdę wystarczyło przyjęcie jednego ketchupu i on już jakby wprowadza zmiany genetyczne w człowieku. Jeżeli tego było więcej, ketchupu oczywiście, to tych zmian jest więcej. I teraz tak. Musicie mieć świadomość taką, że te osoby, które to przyjęły, jest możliwość i ta możliwość będzie ujawniona. To, co się dzieje, takie wiadomości w ogóle wczoraj dostałem, to mi się wydaje, że to nie jest przypadek, bo dostałem od jednej osoby Juno, taki jest pseudonim i osoba, też dostałem wiadomość o tym. Też dziwne, że w tym dniu i myślę, że tu jest coś na rzeczy bardzo dużego. I teraz tak, to troszkę mnie takie, przepraszam, myślenie o wielu rzeczach naraz mnie czasami wytrąca z tego kontekstu, który chciałem powiedzieć. I chodzi o to, że te osoby, które to przyjęły, one będą miały zmiany różne w sobie. Genetyczne, bo to wprowadza zmiany genetyczne. Między innymi skutek jest taki, że taka osoba jest bardzo strachliwa, bardzo się boi. Tego ona to nie wie, bo to są naturalne emocje każdego człowieka i nie, choćby nie wiem, co by się was działo, to wy myślicie, że te emocje są w was po prostu, że to jest częścią was. Takie osoby będą się bardziej bały. One nie będą tego rozróżniały, że się bardziej boją, czy też nie. Że to nie pochodzi od nich. Może tak. One się będą bardziej bały. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której powiedziałem, takie osoby będą zdolne do manipulacji. Jeżeli będzie mówione, będą ludzie straszeni w telewizji przez tego antychrysta i tak dalej. Będzie mówione o tych chipach, o tych płatnościach kartą, o tożsamości elektronicznej, jako wycofanie dowodów osobistych, na przykład kart płatniczych, zamiast wprowadzenia tego chipa, będą podane jakieś informacje, że zagraża Wam niebezpieczeństwo, bo tamto, lepiej przyjąć chipa, to takie osoby, tu jest problem taki, że takie osoby, które to będą miały ten ketchup, to one nie będą zdawały sobie sprawy z tego, że będą łatwo manipulowalnymi, jak to powiedzieć, będą dały się manipulować i one nie będą sobie zdawały sprawy z tego, że one będą łatwo wierne, będą łatwo wierzyły w takie rzeczy i łatwo przyznawały prawdę takiemu działaniu i będą to po prostu przyjmowały. Teraz te osoby może myślą sobie, że no ja nie przyjmę, ja się nie boję i tak dalej, ale zajdą takie zmiany na świecie, będą takie po prostu wojny, że te osoby będą po prostu, one stracą jakby tą swoją tożsamość, i będą po prostu szły jak na żywioł. Będą przyjmowały te chipy, będą wierzyły we wszystko, co będzie w telewizji mówiono i tak dalej. Ale jest jeden środek bardzo skuteczny na to, żeby wyzbyć się tego, tylko tyle dziadostwa z człowieka, tego... ale o tym zostanie przez, między innymi przez tutaj namaszczonego zostanie... zostanie podana ta informacja ludzkości. Zresztą to było w przekazach podawane Luz de Maria de Bonilla, jak również w przekazie Enocha. Jest i tylko powiem tyle, że jest taka koronka do przynajświętszej krwi Jezusa, do ran i to należy odmawiać.
sercem, a zostaniecie, jak to powiedzieć, naprawieni. Tylko tyle. Powiem o tym więcej, bo mógłbym o tym bardzo dużo mówić. Między innymi też o dzieciach, które zostały zakeczupowane i tak dalej. Powiem o tym więcej kiedy indziej, bo tu jest bardzo dużo tematu o tym. Bo chciałbym jeszcze, nie wszystkie, nie jestem w stanie też na wszystkie Wasze pytania odpowiedzieć, ale chciałbym chociaż na te większości. Czy będą zmuszać do tych chipów? Myślę, że nie. Myślę, że nie, ale może by znowu ta sama sytuacja jak w miejscach pracy, w instytucjach, w różnych takich firmach państwowych, gdzie będzie po prostu podane, że jeżeli tego nie przyjmiesz, to musisz się pożegnać z pracą i tak dalej. Tu akurat mówię pokrótce w tych tematach, ponieważ nasze nagranie tutaj znowu się troszkę przeciąga. Chciałbym takie krótsze odcinki bardziej treściwe Was zrobić. Powiem o tych rzeczach jeszcze dużo więcej w kolejnych odcinkach, jak również, kochani, zanim przejdę dalej, bardzo Was proszę, żebyście polubili to nagranie. Miejcie wkład w to, żeby naprawdę pomóc innym ludziom, żeby tych ludzi uświadomić. Proszę, żebyście polubili to nagranie. Wystarczy kliknąć tego kciuka pod filmem, to jest polubienie, i więcej osób może je zobaczyć to nagranie. Bardzo Was proszę, naprawdę z całego serca, żebyście też pomogli w tym dziele. Bo czas jest naprawdę najwyższy na to, żebyśmy tu najbardziej, kochani, i dzielili się tą miłością, pomagali sobie wspólnie nawzajem i tworzyli takie braterstwo, dawno niewidziane braterstwo, które naprawdę rozkwitnie w tej nowej erze, zobaczycie. Więc bardzo proszę, polubcie to nagranie. Kliknijcie tego kciuka w górę. Tutaj o tych chipach ja jeszcze powiem więcej, bo pojawiły się nowe przekazy bardzo istotne, bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o pytanie, tutaj pani zadała, lampy naftowe, przygotowania do wojny, do tego wszystkiego, to ja powiedziałem, najważniejsze jest, warto mieć świeczki, to jest takie minimum, jak nie będzie prądu, bo to Wam po prostu... To Wam ułatwi jakby funkcjonowanie. Warto oczywiście też mieć zapas wody jakiejś mineralnej, niegazowanej. Bo jeżeli nie będzie elektryczności, jeżeli te hydrofory staną i tak dalej, to nie będzie wody. Ale inna kwestia jest taka, ja też zrobię takie przygotowanie. Też odcinek mi się wydaje, że tak cały zrobię na ten temat. I pani pytała, gdzie kupić lampę naftową. Ja powiem tylko tyle, że ja na przykład widziałem w Bricomarsze takie lampy naftowe. W Bricomarsze, ponieważ jak co jakiś czas jestem, i takie lampy tam faktycznie chyba były. Markety duże typu chyba Obi, Leroy Merlin powinny też mieć. W marketach takich budowlanych możecie pytać. W takich większych na pewno powinno to być. Polecam, najtaniej by to było. Dostępność jest dosyć duża. Tu nie mam, akurat bym Wam pokazał, nie mam takiej lampy. Bo ja takie lampy zamówiłem sobie jakiś czas temu chyba za 3, bo też chcę komuś dać. Zamówiłem sobie nafty, też chyba z 10 litrów, bo butelki mam litrowe i mam jedną piątkę. A to jest też nie dla mnie, bo ta jedna lampa będzie dla mnie, a reszta też komuś innemu podaruję. Tylko od razu zaznaczam. Warto na przykład poszukać tego sobie na Allegro i od razu kupić przez przesyłką z impostem za taką lampę, macie za 20 zł może. Co jeszcze mogę powiedzieć? No to tyle, że... Tam sobie od razu kupicie lampę, macie pełno wyboru, na imposta 10 zł wysyłka, pocztą tam chyba około 15. Tak samo te naftę też możecie sobie zamówić. Inną rzeczą jest to, że na pewno te lampy najtańsze, bo ja też kupiłem takie, powiem Wam szczerze, one nie są jakiejś super jakości. One nie są jakiejś super jakości w tym względzie na pewno, że jeżeli, ja nie wiem też dokładnie jak się taką lampę w 100% obsługuje, jak się powinno, ile tam się powinno lać tej nafty, ale ja pamiętam, do jednej czy dwóch lamp lałem, może za dużo nalałem, to ona, ta lampa się delikatnie pociła potem, jakby z góry. I mi się wydaje, że też trzeba uważać na poziom, jaki będziecie lać, żeby poniżej tego kurka, bo ona potem, mimo że zakręcicie, to ona tak się tak delikatnie taka się zrobi wilgotna, nie? I jak mówię, te najtańsze lampy, one nie są jakiejś super jakości, one nie są jakieś mega takie wytrzymałe na pewno i z jakiegoś super materiału, ale one Wam wystarczą i to w zupełności będzie ok. Jeżeli inny jest problem, też o tych przygotowaniach muszę to powiedzieć, bo bym zapomniał. Kwestia jest tego typu, że wystąpi generalnie bardzo duże takie zaburzenie magnetyczne na naszej planecie,
Będzie to prawdopodobnie związane z zrzutem jakiejś energii, być może ze Słońca, ale też ze zbliżeniem się jakiegoś ciała niebieskiego. Lecz nie tylko. I będzie bardzo duży, tylko nie wiem też kiedy. Być może, na pewno, być może w 3 dniach ciemności też. I w tym czasie będzie trzeba po prostu wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne w domu. Jeżeli macie samochód, odłączyć akumulator. Jeżeli macie baterie w pilotach, w lampkach, w czymkolwiek, to tu właśnie chodzi o to, żeby wyciągnąć te baterie. Jeżeli macie telefon, wyciągnąć baterie. Bo jeżeli będzie bardzo duże takie naładowanie elektromagnetyczne, wystąpi taka burza, to ona będzie w stanie zniszczyć wszystkie urządzenia, które są pod prądem. Dlatego latarki warto mieć, czołówki i tak dalej, ale co ważne, to lepiej mieć i tak w razie W te świeczki, jakąś tam, mówię, lampę naftową, bo tego możecie używać cały czas i tutaj nie będzie problemu. A jeżeli chodzi o tę elektronikę, no to będzie, mówię, bardzo duże takie zjawisko, które uszkodzi wiele, wiele po prostu urządzeń, wiele urządzeń elektronicznych na całym świecie i lepiej jakby na przykład Wam to się nie przydarzyło i żeby od tego się uchronić. Osoba mi się zapytała jedna tutaj, dziękuję za to pytanie, też postaram się odpowiedzieć w kolejnych nagraniach o tym więcej. Jeżeli chodzi o pamięć o poprzednich wcieleniach, to powiem tylko tyle. Większość osób nie ma takiej pamięci, nie ma takich wspomnień i jest to naturalne, jest to normalne, jest to zgodne z prawem natury, z prawem Boga. Mianowicie nie powinno się, nie jest to jakby to jest, jak to wam powiedzieć, nie jest w zamierzeniu Boga to, żebyście mieli wspomnienia z tamtego życia, opowiem tylko tak. W wyjątkowych przypadkach ludzie mają takie wspomnienia lub one się pojawiają i tak dalej z poprzednich żyć. Aczkolwiek normalnie u człowieka jako tako nie ma takich wspomnień. Ponieważ jest to też jakby, no mówię, nie jest to, nie wiem jak to nawet nazwać. Wiem o co chodzi, wiem dokładnie na czym to polega, ale nie umiem tego obrać w słowa. Jakby prawem wszechświata, prawem Boga jest to, jednym z praw boskich jest to, że jak my przychodzimy na tą planetę Ziemia, to my zapominamy, skąd my przychodzimy, jakie były nasze tamte życia i tak dalej, po to, abyśmy mogli w 100% doświadczać tego tutaj i żeby też nam się wydawało, że tutaj jakby jest tylko ten świat jakby, no teoretycznie, i żebyśmy mogli tego w 100% doświadczać. I to też nie znaczy, że jeżeli ktoś nie ma wspomnień, to że to jest jego pierwsze życie, wcielenie i tak dalej. Na pewno nie. Wątpię w to. Powiem o tym też więcej w innych odcinkach. Ja, kochani, Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, ale też bardzo proszę, żebyście zadawali te pytania. Pierwszy komentarz pod filmem jest to komentarz z opisem "Zadaj mi pytanie". I ten komentarz należy skomentować. I tam wtedy te pytania ja będę sobie spisywał i będę starał się Wam odpowiedzieć. Oczywiście to nie jestem w stanie może na wszystkie, ale naprawdę będę się starał Wam tu pomagać, też z Wami to razem tutaj połączyć tą konwersację, bo naprawdę macie też ciekawe spojrzenie na świat, ciekawe tutaj spojrzenie na rzeczywistość, macie fajne te pytania. Bardzo Wam za to dziękuję. Zadawajcie ich więcej, piszcie na jakie tematy mogę też, jakie tematy poruszać. Bardzo, bardzo Was o to proszę, kochani. Ja, kochani, Wam dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam także do wsparcia tutaj kanału. W karcie końcowej pojawi się informacja, jak wesprzeć kanał. Wielkie Bóg zapłać za wszelkie tutaj, za wszelką pomoc, którą mi okazaliście. Bardzo Wam naprawdę dziękuję. Wielkie Bóg zapłać. I oczywiście też powiem tylko tyle, że będą różne takie proste odcinki też z moich różnych wyjazdów. Powiem Wam tylko tyle. Z różnych moich wyjazdów. Z różnych miejsc być może sporadycznie, ale będę tam przedstawiał swoje takie różne wizje, bardzo ciekawe, więc może nie ciekawych dla niektórych odcinkach będą bardzo ciekawe informacje, powiem tylko tyle. Kochani, ja Wam dziękuję za wysłuchanie, zapraszam, mówię, do wsparcia kanału, zapraszam do komentowania i Wam dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.